Szlaki rowerowe południowego Podlasia wytyczone i oznakowane przez Bialsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania w ramach międzynarodowego projektu współpracy TEAM. Oznakowane zostały innowacyjną metodą, dzięki której każdy turysta bez względu na narodowość intuicyjnie jest w stanie bez większych problemów wyznaczyć sobie własną trasę wycieczki. Najważniejszym elementem jest zaplanowanie trasy przy użyciu mapy, dobierając kolejne węzły, przez które chcemy, aby przebiegała nasza trasa. Planując podróż, można posłużyć się przykładowymi atrakcjami regionu zaprezentowanymi na odwrocie mapy. Zaczynamy! Naszą podróż zaczynamy od węzła numer 25. Zaplanowaliśmy, że kierujemy się do węzła numer 78. Na oznakowanym szlaku znajduje się około 1200 znaków rozmieszczonych średnio co 1 km. System szlaków rowerowych południowego Podlasia jest kompatybilny z innymi szlakami turystycznymi wytyczonymi i oznakowanymi przez BLGD, szlakiem konnym i Nordic Walking. Każdy turysta ma do dyspozycji nieskończenie wiele kombinacji tras, dobierając te najciekawsze dla siebie. Na terenie objętym szlakami jest wiele miejsc wartych odwiedzenia, przykładowo zespół fortów w Twierdzy Brzeskiej, parafia unicka w Kostomłotach, stok narciarski w Międzyrzecu Podlaskim, czy atrakcyjny przyrodniczo-przygraniczny odcinek rzeki Bug. System szlaków ma również dodatkowe udogodnienie. Na każdym znaku z numerem skrzyżowania umieszczony jest kod QR, który po sfotografowaniu za pomocą ogólnodostępnej aplikacji w smartfonie pokaże nam w telefonie mapę z zaznaczeniem skrzyżowania, w którym jesteśmy obecnie, i lokalizację skrzyżowań w okolicy. W węźle numer 78 mamy możliwość skierowania się do węzła 25 w prawo lub 97 prosto. Zgodnie z planem kierujemy się do węzła numer 97. Utworzenie i oznakowanie szlaków zostało wyróżnione przez kapitułę konkursu organizowanego przez Komisję Europejską pod tytułem Nordic Baltic Leader Cooperation Awards i ze wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej wskazany jako jedna z trzech najlepszych inicjatyw turystycznych w Europie.